Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije. Bo rzekło Pismo, rzeki wody żywej wypłyną z jego wnętrza. No właśnie, czy mam pragnienie? Czy masz w sobie takie autentyczne, rzeczywiste pragnienie Boga? Pragnienie Jezusa, które przekracza wszelkie pragnienia, które możemy sycić przez to, co jest doczesne. To jest pragnienie nieskończoności, wieczności. Prostym językiem mówiąc, to jest pragnienie miłości bez końca, bez granic. Czy więc wierzysz, żeby móc wypełnić swoje pragnienie? I to jest chyba dzisiejszy największy problem, z którym się spotykamy, że ludzie niekoniecznie, że nie wierzą, ale nadeszły chyba już czasy, że ludzie nie pragną. Że jest problem z pragnieniem. Miałem taką uczennicę, której podszedłem do niej i zaproponowałem jej wyjazd na rekolekcję, na której jechała prawie cała klasa. I mówię do niej, bądź szczera, powiedz, co myślisz, nie? A ona mi powiedziała, wiesz, księdza, ale mnie po prostu to nie interesuje. Wierzysz? Nie wierzę. Ale nie masz w sobie takiego pragnienia? Przy księdza, ja czuję, że źle robię, ale mi się nie chce. I ja mówię do niej, ale popatrz, jakie to konsekwencje może ściągnąć na ciebie. Ona mówi, przy księdza, ja wiem, bo ja zawalam szkołę, z rodzicami mam cały czas kosę w domu, ale mi się nie chce. Ja mówię, ale możesz przez to bardzo płakać, już za niedługo. Ja wiem, proszę księdza, ale dalej mi się nie chce. Nie masz takiego w sercu potrzeby, pragnienia Boga? Nie. Nie ma. I zatrzymujemy się przy pewnej ścianie, której jakby nie możemy przebić. Dlatego Boży Duch nie może przyjść. Właśnie dlatego, bo Jezus daje warunek, jeżeli ktoś jest spragniony, jeżeli jest pragnienie serca. Można byłoby iść dalej, za ciosem. Gdzie jest ta parafia tego wieczoru? Tego sobotniego? Gdzie z tego miejsca jest wielokroć wołany apel o to, byśmy razem się gromadzili właśnie w tę pierwszą sobotę i napełnili nasze pragnienia obietnicą Maryi, która mówi, że nie opuszczę was. I znowu daje warunek, jeżeli będziecie czcić moje niepokalane serce. Jeszcze w tym miejscu, w tym sanktuarium. Można powiedzieć, że wchodzimy w pewien okres Kościoła, u nas, też w naszym mieście, taki stan zawałowy. Może bezpośrednio przed zawałem, a może już u niektórych jest zawał. To znaczy zatrzymanie życia, jakiegokolwiek życia Bożego. Może nawet swoistego samobójstwa. Że rezygnujemy z największych darów, które mamy pod ręką. Z gotowego zbawienia, odkupienia, które się już dokonało i nie chcemy z tego skorzystać. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako wcześniej biskup, kardynał, w 1969 roku powiedział takie zdanie, że Kościół XXI wieku będzie kościołem niesamowitych strat. Kościołem małych wspólnot i budynki, wielkie
budowle wielkiej koniunktury, które przez wieków powstały, nie zostaną już wypełnione przez wiernych. Będzie to kościół niesamowitego cierpienia, ale ta reszta, która zostanie, będzie kościołem niejako mistycznym, uduchowionym. Kościołem, który odnajdzie swoją tożsamość. I w tym momencie to, co się dzieje na naszych oczach, to można powiedzieć, spełnia się to, co powiedziała Maryja w drugiej części tajemnicy fatimskiej. A co powiedziała do dzieci i mówi do nas? Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, mówi Maryja, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Bóg chce ustanowić to nabożeństwo. Siostra Łucja 10 grudnia 1925 roku miała kolejne objawienie, w którym zobaczyła Maryję, która na jednej swojej ręce trzymała Dzieciątko Jezus, a na drugim trzymała serce swoje otoczone cierniami. I to Dzieciątko Jezus powiedziało takie słowa do siostry Łucji. Zlituj się nad sercem Twej Najświętszej Matki okolonymi cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili. A nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował. Przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował. I Maryja mówi, w czym największy problem tkwi. Dzisiaj ten stan zawałowy to jest bluźnierstwa i niewdzięczność za to, co ona czyni dla nas. I mówi dalej, córko moja, przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu 5 miesięcy w pierwsze soboty wyspowiadają się, przyjmą komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia. Przekaż. Pociesz mnie. Bracie i siostro, wiesz, jakie to jest tutaj dzisiaj Twoje zadanie, Twoje miejsce w dziele zbawienia? Żeby wyciągnąć jedną cierń z serca Maryi. Przez 5 sobot miesiąca. Dlaczego 5? Jezus powiedział do siostry Łucji. Bo jest 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Pierwsza. Bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu poczęciu. Druga. Przeciw dziewictwu Matki Bożej. Trzecia. Przeciw jej boskiemu macierzyństwu przy równoczesnym sprzeciwie uznania jej za matkę rodzaju ludzkiego. Czwarta. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej matki niepokalanej. I piąta. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Marii Panny. Maryja powiedziała do siostry Lucji, jeżeli zostanie zrobione to, co wam powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój. Będziemy więc posłuszni Matce Najświętszej. Mówiła Maryja dalej, wojna zmierza ku końcowi, lecz jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, wybuchnie druga, jeszcze gorsza. Gdy zobaczycie noc rozświetloną niejasnym światłem, wiedzcie, że jest to wielki znak, który da wam Bóg, iż nadchodzi kara.
dla świata za jego zbrodnie. Kara dla świata za jego zbrodnie w postaci, i Maria tłumaczy, wojny, głodu, prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego. Kara wojny. Kiedyś słyszałem, jedna osoba mi powiedziała, że w dwudziestoleciu międzywojennym wcale tak dobrze nie było w Kościele w Polsce. Ponoć w 1939 roku, przed 1 września, w Kościele Mariackim na Sumie Odpustowej było kilkadziesiąt może osób. Ławki były puste. Gdy wybuchła wojna 1 września 1939 roku, w pierwszą niedzielę po 1 września w Kościele Mariackim ludzie się nie zmieścili. 22 maja tego roku odeszła do Pana Jezusa świętej pamięci pani Stanisława Osiczko, która była świadkiem tych wydarzeń, mając 93 lata. Zapytałem jej pół roku temu: Pani Stasiu, czy to prawda, że tak było w Polsce przed wojną? Tak, to prawda. Polacy odchodzili od wiary. Święta siostra Faustyna pisze w swoim dzienniczku takie słowa: widziałam gniew Boży ciążący nad Polską i teraz widzę, że jeśli by Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, bo by mógł nas ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Wiecznym zniszczeniem. I wtedy święta Faustyna rzuca się przed tron Boży i prosi nieustannie za naszą ojczyznę, za Polskę umiłowaną. I w innej wizji widzi, Pan Jezus jej pokazuje, że chce spuścić karę na jedno miasto w naszej ojczyźnie, które jest najpiękniejsze. Kara ta miała być taka, jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz mnie napełnił, przeszedł mi serce. I znowu święta Faustyna rzuca się przed oblicze Boże. Po raz kolejny. I mówi Jezus do niej: dziecię moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu krew i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez całą mszę świętą. Powtarzaj to. I potem podejmij pokutę, podpowiada Pan Jezus. I w jeszcze innej wizji święta siostra Faustyna mówi o Matce Bożej. W pierwszy piątek we wrześniu wieczorem ujrzała Matkę Bożą z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Bo nas zasłania Matka Boża. Ujrzałam Matkę Bożą pomiędzy niebem a ziemią, w szacie jasnej. Modliła się z rękami złożonymi na piersiach, wpatrzona w niebo. A z serca jej wychodziły ogniste promienie i jedne szły do nieba, a drugie okrywały naszą ziemię. Bracia i siostry, to, że jesteśmy maryjnym narodem, to jest nasze ocalenie. I z jej serca niepokalanego idzie ocalenie dla ojczyzny naszej. I jeżeli Maryja w Fatimie mówi o karze wojny, to jest ona rzeczywista, autentyczna. Jeżeli nie usłuchamy tego, co mówi Maryja. I mówi o karze głodu. I w La Salette w 1846 roku, kiedy płacze i dzieci podchodzą, Melania, Maksymil, podchodzą do Matki Najświętszej.
że ludzie podchodzą. Zobaczcie, bracia i siostry. I Matka Boża w Nazaret mówi, jeżeli ludzie się nawrócą, to kamienie i skały zmienią się w sterty zboża i ziemniaki same się zasadzą. Ziemniaki same się zasadzą. A wtedy był największy głód w dziejach Francji. Najwięcej dzieci pomarło z głodu. I prześladowania Kościoła związane bezpośrednio z Rosją, o której mówi Matka Najświętsza, żeby temu zapobiec wszystkiemu, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji, mojemu niepokalanemu sercu oraz o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. I Maria odpowiada, jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, kraj ten rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody będą unicestwione. Kiedy święta siostra Faustyna Kowalska w 1933 roku składa śluby wieczyste, prosi nieustannie Boga. Ma trzy prośby i jedną z nich jest, prosi o triumf Kościoła, a szczególnie w Rosji i Hiszpanii. W Rosji i Hiszpanii. I 3 lata później święta siostra Faustyna mówi, dzisiejszy dzień ofiarowałam za Rosję, wszystkie cierpienia swoje i modlitwy ofiarowałam za ten biedny kraj. Po komunii świętej powiedział mi Jezus, że dłużej tego kraju znosić nie mogę. Nie krępuj mi rąk, córko moja. Zrozumiałam, gdyby nie modlitwa dusz miłych Bogu, to by już ten cały naród obrócił się w nicość. O jak cierpię nad tym narodem, który wygnał z granic swoich Boga. I komunizm, który rozszerza swoje błędy aż do Hiszpanii i przez od 1936 roku, kiedy święta Faustyna miała właśnie tę wizję, do 1939 były największe prześladowania Kościoła. I 3. zapowiedź Maryi też jest pewna. Właśnie w Hiszpanii. Aż ponad 500 męczenników już jest beatyfikowanych właśnie z Hiszpanii za ten czas. Niestety Kościół się niejako spóźnia, jak pokazuje historia. I następuje zamach na Jana Pawła II. I potem święty Jan Paweł II dokonuje aktu poświęcenia, o którym Maryja prosiła wcześniej, jej niepokalanemu sercu. 13 maja 1982 roku. Ale zaraz na drugi dzień siostra Łucja ma kolejną wizję i Maryja mówi, że jest to niewystarczający akt. Dlaczego? Dlatego, że nie jest wymieniona w tym Rosja. I dlatego, że nie zrobili tego biskupi w swoich katedrach na całym świecie w jedności z papieżem. I papież ponawia ten akt w 1984 roku, 25 marca. I proszę zobaczyć, kilka lat później rozpada się Związek Radziecki. I co się dzieje? Pada ta żelazna kurtyna, która trzymała ateizm w swoich szponach. I następuje odwilż, gdzie można wyznawać wiarę. Bracia i siostry, i to już wieńcząca niejako wizja siostry Łucji w Hiszpanii, która pokazuje nam, w jakim etapie my się dzisiaj znajdujemy. W 1929 roku siostra Łucja zobaczyła, pod prawym ramieniem krzyża stała Matka Boża. Była to fatimska pani, trzymająca w lewej ręce swe niepokalane serce, bez miecza i róż, lecz z koroną cierni i płomieniami. Pod lewym ramieniem zaś